Określenie miejska dżungla oznacza ogromny natłok budynków i ulic na małej przestrzeni. W Jastrzębiu-Zdroju, choć do zatłoczonych metropolii temu miastu jeszcze trochę brakuje, również można mówić o miejskiej dżungli. W samym centrum miasta rośnie tam bowiem prawdziwa dżungla. Tak właśnie wygląda jedna z działek w samym sercu Jastrzębia-Zdroju. Obecnie rośnie tu gęsty i trzeba przyznać dość zdziczały las. Jednak trwają prace nad projektem Centrum Handlowo-Rozrywkowego mającego powstać tu w najbliższym czasie. W jakim stanie my w tej chwili prawnym jesteśmy? To jest teren od wielu lat niezagospodarowany teren w strefie centrum. Wszyscy narzekają, że to bardzo źle wygląda i coś z tym trzeba zrobić. Zgadzam się z tym, coś z tym trzeba zrobić. Jest to mienie prywatne. To ta część, zdecydowana część nie należy do miasta. Mimo to inwestor musi jednak liczyć się z miejskimi uregulowaniami prawnymi, przede wszystkim z planem zagospodarowania przestrzennego. Dlatego też zanim dowiemy się, co tam dokładnie powstanie, muszą się zakończyć rozmowy miasta z właścicielem gruntu. Jakie ewentualnie drogi dojazdowe muszą być, gdzie kanalizacja musi być przez inwestora przeprowadzona, aby też miasto nie ponosiło dodatkowych kosztów z tym związanych. Miasto póki co na razie nie może nawet przedstawić wizualizacji projektu, bowiem na tym etapie nie jest ona nawet przygotowana. Teraz inwestor czeka tylko na decyzję środowiskową w sprawie budowy. Jeśli tylko otrzyma decyzję środowiskową, to natychmiast będą podejmowane działania. Tak nam też przekazano. Ważne, że jest szansa na to, aby centrum Jastrzębia zamiast prawdziwej zaczęło przypominać miejską dżunglę.